Hej, cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Deko, a to jest kolejny odcinek z Wiedźmina 3 Dziki Gon. I tak, ostatnio skończyliśmy jako Ciri. Pokonaliśmy wilki i teraz musimy zrobić co my mieliśmy zrobić? Olej na króla wilków, tak, dokładnie tak. Liście mleko tu są gdzie? To jest to? Nie. Dobra, to nieważne. Pojedziemy dalej za Małgosią. No prowadź. Młoda. Szybki sejwik i lecimy. Już słychać wilce z daleka. Siemanko. Słyszę wilki. Jep. Tunik. Aha, wiedziałem, że ktoś mnie od tyłu chce wziąć. Jak one to zaśmiało. Jep. Który następny? Dobra, trzeba się na jednym zlokować, bo inaczej to nie ma sensu. Dobra. Ten Aloha leży. Kolejny. Zapraszam do tańca. Pyk. Zatańczymy sobie wilce. Cyk. I jakiś mocny atak? Czy Ciri nie ma mocnych ataków? Musi mieć. Nie ma. Ma tylko szybkie. Dobra. Już ich nie ma, możesz wyjść. Ale je pocięłaś. Król wilków będzie zły. Martwa świnia? W takim miejscu? Gdzieś niedaleko musi być ludzka osada. Proszę, nigdy w życiu nie klikałem na martwą świnię w tym miejscu. Gdzie jeszcze jest ten mlekot? Gdzieś musi być. Nie ma tu więcej? To idziemy dalej wtedy. Rodzice często wysyłają dzieci na słodką ścieżkę? Czasem wysyłają, czasem same idą. A wracają? No co ty, przecież tam mają co jeść. Ciekawe. To będzie mlekot? Nie, jemioła. Cholera. Tędy! Przez jaskinię! No rogatek. Poczekaj, młoda. To jadł. Bo nam mlekotu brakuje jednego. Dobra, mamy. To idziemy. No dobra. Mam już wszystko. Teraz trzeba znaleźć jakieś miejsce, gdzie rozpalę ogień i spokojnie zrobię olej. Ej, co robisz? Smarowidło na miecz. No. Zobaczymy, czy receptury wujka Wesemira nadal działają. To rozumiem, że teraz czeka nas konfrontacja, tak? Z królem wilków. No dobra, Małgosia, prowadź. Do króla wilców. Aha, cofnęło nas. No dobra. Oj, telefon muszę wyciszyć. Przepraszam. Dobra, mam. Ta, cofnęło nas. Wygląda na to, że gdzieś musiałem ominąć wcześniej. No, składniki. Trochę tu ciemno. Boisz się? A ty? Nie. O, słychać go. Słychać tą parszywą bestię. Co? Król wilków, teraz mi wierzysz? Wierzę. Schowaj się. No chodź, kundlu. Czas na wpierdol. Wow, i unik. Nie, i tu. O kurwa, i mnie trafił. Drugi syn. Król wilków, no chodź. Taka z ciebie trochę cipka, już nie masz połowy HP. Zaraginiesz, gościu. No chodź. Jep. Uważaj! I to miał być król wilków? Ależ mu dała popalić. Nigdy czegoś takiego nie widział.
Mała, chodź, możesz wyjść. Miałeś szczęście, że tędy przechodziłyśmy. W lesie natknęłyśmy się na kogoś, kto miał go znacznie mniej. To Jaren. Wracaliśmy spod gajów, kiedy to bydle nas dopadło. Mnie udało się uciec, ale Jaren... Bez szczegółów, nie przy małej. Masz w domu jakieś bandaże, coś do odkażenia? Trochę mnie poharatał. Ja to nie, ale mój pan to potężny człowiek, na pewno ci pomoże. Może nawet jaką nagrodę da za ubicie wilkołaka. No dobra, prowadź do swojego pana. No i kogoś się tu przyprowadzili, przecież to nie jest moja córka. A ta druga? Żadna, kurwa! Chyba potrafię rozpoznać własną córkę. Ale... ta starsza może i nie wasza, ale całkiem podobna. Nie? To jak? Panie, nagroda będzie? Ja ci, kurwa, dam nagrodę. Wypierdalaj mi stąd, zanim przemposzczuję! No, jak tam? Dobry gulasz? Bardzo. Dziękujemy. Nie jadłam nic od... Widzę. No, cieszę się, że smakuje. Jak się posilicie, macie przygotowaną kąpiel, no. I chyba się prześpicie, co? Małgosia na zapiecku, a dla ciebie każę przygotować pokój gościnny naprzeciw kuchni. Dziękuję, ja... Jedz spokojnie. Pogadamy, jak odpoczniecie. Przykazałem ludziom, żeby mieli nad nią pieczę i zostawiłem ją, żeby odpoczęła. No i? No to już temat na całkiem inną rozmowę. Co się stało z tą dziewczynką, która z nią przyszła? Z Małgosią? Nic. Jest tutaj, pomaga w kuchni. Po tym, co usłyszałem od Ciri o jej rodzicach, wolałem nie wysyłać jej z powrotem do domu. Tu jest bezpieczna. Ma wikt, opierunek i na pewno niczego jej nie zabraknie. A co z Ciri? Mówiłem ci, to temat na inną rozmowę. A mnie się wydaje, że na tę samą. Gadaj. Nie tak ostro, Wiedźminie. Przecież chcemy dojść do porozumienia, prawda? Rozumiem, że chcesz przehandlować te informacje. Bystry jesteś. Współczuję ci z powodu twojej zguby, ale tak się składa, że moja córka i żona zaginęły. Posłuchaj. Proponuję układ. Znajdź moich bliskich, a powiem ci wszystko, co wiem o dziewczynie, której szukasz. Skąd mam wiedzieć, czy mogę ci zaufać? Jaką mam gwarancję? Absolutnie żadnej. Poza moim słowem. No to chuj. Chyba trzeba mu zaufać. Pomogę ci. Znajdę twoją rodzinę, ale potem opowiesz mi wszystko, co wiesz. Masz moje słowo. Zajebiście, dużo mi to daje. Słowo. Kabus! Ten człowiek ma tu immunitet. Nikt nie może go niepokoić. Nie rób oczu jak ciele. To na potwierdzenie mojej dobrej woli. Kiedy ostatni raz je widziałeś? Przepadły po ostatnim nowiu, jakby je amba wzięła. Jak to przepadły? No, normalnie. Obudziłem się rano, a ich nie było. Kurwa, dziwne. Próbowałeś ich szukać? Od razu rozesłałem ludzi.
ale oni się do tego nie nadają. Ostatni worek ziarna to by chłopu i spod ziemi wydarli, ale człowieka w życiu nie znajdą. Poza tym Velen to bagna i podmokłe lasy. Mnóstwo niedostępnych kryłek. Jeśli ktoś chce kogoś ukryć, to tylko tutaj. Może ktoś się porwał. Masz wrogów? Tam tacy wrogowie. Nic nie warte, chujki i wkurwieni chłopi. Żaden nie ośmieliłby się podnieść ręki na moją rodzinę. A ci starzy, którzy może i by się ośmielili, dawno gryzą piach. Przed ich zniknięciem działo się coś niezwykłego? Zachowywały się jakoś inaczej? Coś niezwykłego? Nie. Chłopi raz przyszli ze skargą, że potwór zagryzł babę przy studni, a wcześniej jeszcze jakąś dziewuszkę, ale to zwyczajna rzecz w Velen. A moje kobiety? Anna po Saremu cicha jak myszka, a Tamara zajęta swoimi sprawami. Nic niezwykłego. Dwóm kobietom musiało być ciężko żyć w takim miejscu. Co to znaczy w takim miejscu? Miały tu wszystko, czego zapragnęły. Przepiórki na obiad? Proszę bardzo. Niebieskie wstążki tu są wedle życzenia. Chodziło mi o towarzystwo twoich ludzi. Nie naprzykrzali im się? To banda skurwysynów, ale znają swoje miejsce. Wiedzą, że gdyby któryś choć raz krzywo spojrzał na Annę albo moją córeczkę, zajebałbym jak psa. To ciągle za mało. Mogę obejrzeć ci pokoje? Po co? Może znajdę tam jakieś ślady. Nikt obcy nie będzie grzebał w ich rzeczach. Chcesz, żebym je znalazł, czy nie? Chcę. To pozwól mi pracować. Niech będzie, ale pójdę z tobą. I tak muszę otworzyć drzwi. Kurwa dziwne, że tak niechętny był do tego, żebyśmy poszli tam i przeszukali te pokoje. Wiesz, moja córeczka, gdy była mała, bardzo lubiła zwierzęta. Kiedyś zobaczyła na ścianie poroże jelenia i wiesz, o co zapytała? Pojęcia nie mam. A ten jeleń ma pupę za ścianą. Rozumiesz? Jeśli ktoś zrobi jej krzywdę, obedrę skurwysyna ze skóry. Pierdolno, wódki jakieś nie masz? Co jest, kurwa? To tutaj. Kurwa, znowu się zacięły. To nasza sypialnia. A tam jest pokój Tamary. Tylko nie rób bajzmu. Dobra, gdy to wrócą, może na początek. Chcesz, żeby zastały wszystko tak, jak zostawiły. Dobra, postaram się je nabrudzić. Może najpierw zaczniemy od pokoju Tamary. Co my tutaj mamy? Kadzidło i zazywiały klucz. Kadzidło i stary klucz. Ciekawe, które drzwi otwiera. No właśnie. Pierścień, perła, wszystko wezmę. Anysz, sandałowiec i coś jeszcze. Szafran. List do Tamary. Co my tutaj mamy? Jesteśmy bardziej jak rodzina. Wspieramy się nawzajem i pomagamy sobie przetrwać ciężkie chwile, uporać się z przeszłością, bo każdy z nas ma jakąś przeszłość, więc nie musisz się martwić, że ktoś by... Kurwa mać, muszę się napić. Nie mam nic. No to chuj. Że ktoś wytykałby cię palcami. Mamy tu zasadę. Nie pytamy o więcej, niż ktoś sam chce o sobie powiedzieć. Dla nas nie liczy się przeszłość, tylko teraźniejszość i to, że wspólnie chcemy walczyć ze złem i niegodziwością, z wynaturzeniem i niecnymi praktykami. Okej, okay, a to co to jest? A to są notatki Henryka, dobra. Okej. Okay. Tamara jakby chciała do kogoś dołączyć. Nie wiem, dziwny list naprawdę. Ciekawe od kogo. Lalka i cukierek. Raczej do niczego się nie przyda, ale wezmę, bo mogę. Lalka? Co za brzydactwo. Wygląda jak laleczka, w którą wbija się szpilki, żeby zrobić komuś krzywdę. O kurwa, proszę. A to ciekawe. Kurwa, tego nigdy nie znalazłem. Nawet nie wiedziałem, że tu jest jakieś inne pomieszczenie. No proszę bardzo, co przejście, to kurwa nowe doświadczenia. I tobie się podoba. Złoty pierścień, perła, biorę wszystko. Idziemy za zapachem. Klina bym pierdolno, wódki jakieś nie masz? No i chuj, klina no by pierdolną. Gdzie to nas prowadzi? Jakaś piwnica? Może wyprowadzimy po krakę. Po kraka chyba śpi.
więc zaraz pójdziesz go obudzić. Ciekawe, co to za pokrakany. Może się kiedyś dowiemy. Dobra, bierzemy wszystko. Spirytusy, nie spirytusy. To się bardzo przyda. Tych skrzynek widzę, że nie mogę ujebać. Dobra. Tego nie otworzę. Tam w sumie i tak nic nie ma. Oprócz chyba jakiegoś zboża. Także idziemy dalej za zapachem. Idziemy i dotrzemy do jakiegoś kolejnego pomieszczenia. Co my tu mamy? Bierzemy wszystko, tak jak mówiłem. O, da się podnieść. Biorę. O, proszę. Czasami nawet przydatne rzeczy są. Tego raczej nie wyciągnę. Dobra. Jakaś kurwa kapliczka? Co ona tu jakieś rytuały robiła? Ołtarzek. A więc wieczny ogień dotarł też do Velen. A, czyli to był list od wiecznego ognia. Modlitwa. Wieczny ogniu, który rozpalasz serca i dajesz światło. Ogrzej nas swoim ciepłem, wysusz nasze łzy. Spal naszych wrogów, otocz opieką naszych przyjaciół. Daj zdrowie mojej matce, ukaż mojego ojca. Pomóż mi wypełnić moje przeznaczenie. Ukaż mojego ojca. Ale czemu? Za co? Ciekawe. Czyżby Baron coś zrobił? Coś odpierdolił? Co jest tutaj? Może coś przydatnego? O, nie za bardzo, ale warto to mieć. Czemu Tamara chce, żeby jej ojciec został ukarany? No gdzie? Może się czegoś dowiemy. Ty, białowłosy, też jak przeszukamy pokój Barona. Czegoś więcej. Drewniany świecznik ma ułamaną nogę. Okej. Okay. Tu coś w kącie leży. Końska skóra. No dobra. Tu też bierzemy wszystko. Tu chyba kiedyś coś wisiało. Ściana ma inny kolor. Jakby jeszcze niedawno coś tu wisiało. No właśnie. Może tamten obraz? Wielkością pasuje. No, powiem ci, Geralt, że możesz mieć rację. Baron i jego żona wyglądają na szczęśliwych. A tu ktoś zasłonił dziurę w ścianie. Ciekawe, co jest po drugiej stronie. O kurwa. A to ciekawe, co? Świeże kwiaty. Jakby miał nadzieję, że mogą wrócić w każdej chwili. Coś mi się nie wydaje, że wrócą w każdej chwili, że mogą wrócić w każdej chwili. To ciekawe. Ten kawałek drewna wygląda jak ułamana noga tamtego świecznika. To nie może być przypadek. Może doszło tu do walki. Poszukam śladów. Ale walki między kim? Ktoś tu się kurwa wkradł, czy jaki chuj? O proszę, coś tutaj jest. Jest reszta świecznika i plamy po winie. Ktoś rozbił butelkę. Evrelus Stusson. Dobry rocznik. Długo nie wietrzeje. Ciekawe, dokąd prowadzi ślad. Sprawdźmy, chyba że mamy tu jeszcze coś do zbadania. Mamy. Głębokie szczerby. Ktoś musiał przywalić czymś ciężkim. Kurwa, ten świecznik pasuje mi się, tak mi się wydaje. Coś tu jeszcze jest, oprócz tego zapachu, tutaj? Chyba nic tu więcej nie ma. No dobra. Ależ mam kaca. O proszę. Cholera, trap się urywa. Chyba że coś tu jeszcze znajdę. Świerczyna. Do tego okadzona dymem jałowca. Wygląda jak ludowy talizman ochronny. Ciekawe, przed czym miał chronić. Chyba nie ma tu więcej nic ciekawego. To pogadajmy z Baronem w takim razie. Rozejrzałeś się już? W pokoju Tamary znalazłem lalkę. Możesz mi coś o niej powiedzieć? O lalce? A co może być ciekawego w lalce? Może być związana z obrzędami czarnej magii. Skąd Tamara ją miała?
Czarna magia chybaś zgłupiał. Sam ją dla niej zrobiłem. Miała wtedy ze 4 czy 5 lat. Byliśmy na targu w Wyzimie i zobaczyła czarodziejkę Triss Merigold. Uparła się, żeby mieć lalkę jak czarodziejka. Wtedy nie było mnie stać na takie rzeczy, więc własnoręcznie zrobiłem zabawkę. A więc to Triss. No tak, teraz widzę podobieństwo. Prawda? Ząb czasu już on trochę nadgryzł, ale ciągle wygląda niczego sobie. Jeżeli ci nie wyjdzie z Nilfgaardczykami, możesz zostać lalkarzem. Kurwa, tego dialogu nigdy nie słyszałem. Przysięgam wam, że tej lalki, kurwa, nigdy w życiu nie znalazłem. W pokoju znalazłem ślady walki. Wiesz coś o tym? Ślady walki? O czym ty mówisz? Przypuszczam, że ktoś napadł na kogoś, pewnie na twoją żonę albo córkę. Chciała się bronić, chwyciła za świecznik, ale nie trafiła napastnika, tylko zrobiła dziurę w ścianie. Potem jeszcze się szarpali. Nic o tym nie wiem. Tamtej nocy byłem pijany i nic nie pamiętam. Obudziłem się, gdy już ich nie było. Przecież nie mieszkaliście tu sami. Może ktoś z twoich ludzi coś słyszał? Wszystkich po 3 razy wypytywałem, czy czegoś nie widzieli. Ale oczywiście, nikt nic nie wie. Na całym półpiętrze śmierdzi winem. Wiesz coś o tym? Pewnie któryś z moich ludzi. Ochlej mordy jedne. Dajesz ludziom Evrelus? Oj, kurwa. To nawet ja mogłem to rozlać. Mówiłem ci, tamtej nocy byłem pijany. Ale co to ma za znaczenie? W kasztelu jest pełno miejsc, które śmierdzą winem. Kurwa. Tamtej nocy był pijany, ktoś rozlał wino, ślady walki, Tamara modliła się do wiecznego ognia o to, żeby ktoś ukarał jej ojca. W mojej głowie kreuje się już pewny obraz, co mogło się stać i dlaczego ich nie ma, ale nie będę się na razie tym z wami dzielił. Poznajesz ten talizman? Tak. Aneczka nosiła go ostatnio. Wiesz, skąd go miała? Pojęcia nie mam. Nie ma tu gdzieś w okolicy jakiejś czarownicy albo guślarki? Guślarz jest. Stary dziwak mieszka pod Konarami. No i jeszcze czarownica mieszka w Podgajach, ale o niej niewiele wiem, bo się niedawno sprowadziła. Jeśli Aneczka miała do kogoś chodzić, to raczej do guślarza, a nie do tej czarownicy, bo nie ufała obcym. W takim razie guślarz. Okej. Okay. Muszę sobie uciąć pogawędkę z tym guślarzem. Żebyś się nie zdziwił. Z nim się ledwo da dogadać. Powiadają, że w młodości zabił własnego ojca siekierą i wtedy zbzikował. Podobno widzi duchy i pierdoli się z kozą. Nie obchodzi mnie jego życie osobiste. Chcę tylko zapytać o talizman. I pierdoli się z kozą. Dobra. No w takim razie skoczymy sobie do tego guślarza całego. Zobaczymy, co ma do powiedzenia. Widzę, że mamy noc, ale to w sumie w niczym nie przeszkadza. Chociaż na nagraniu może być trochę ciemno, jak to wiadomo, YouTube i ten bitrate w ciemnych miejscach, ajajaj. O, od razu lepiej. Wzmacnianie broni, zbroi, w sumie możemy tego użyć. Może się przydać. Co ty robisz? Czemu to przecina? A może by na te potwory zapolować? Zrobimy nowy model, dwuczęściowy. No Szczerbatokowalu. Coś ty znowu? Dobra, mamy tutaj tablicę ogłoszeń. Teraz tak, płotka, gdzie jesteś? Tutaj Gwint. Nowi gracze poszukiwani. Okej, okay. Klub graczy Gwinta, Schuler. Z siedzibą we Wrońcach poszukuje nowych członków i przeciwników. Mile widziane, doświadczone. Mile widziane, doświadczone, chociaż niedoświadczonych też poduczymy. I zwracanie pieniędzy, które przegrają. Więcej informacji u przewodniczącego klubu Filipa Stengera, zwanego Baronem. Okej, okay. Czyli nasz Baron jest przewodniczącym klubu. Jest dość późna godzina, język mi się już plącze. Zlecenie na bestię z Dobrowa i zlecenie z Krzekacz. Dobra, ale zanim zajmiemy się rzeczami pobocznymi, które oczywiście będziemy robić to na wielką skalę, udamy się najpierw do
guślarza, który ponoć zabił swojego ojca siekierą i pierdoli się z kozą. Co jest? No, halo, płotka. O proszę, teraz dało się przejść? Niemożliwe. Miejsce pełno było. Złupili tych chłopców do gołej dupy. Coś tam bez życia. Uważaj, nie dojdę. Ja ci kurwa da mnie dojdę, chłopko. Zabijesz wszystkie potwory? Wszystkie? Wszystkie. Zabijam wszystkie potwory. Dokładnie. Dobra, czy mamy jakiś... Nie mamy żadnego punktu szybkiej podróży, no ale to może nawet i lepiej. Pozwiedzamy sobie trochę, może wpadniemy na coś ciekawego po drodze od tego guślarza. Zobaczymy. Kurde, niby Velen. Takie moczary i tak dalej. Ogólnie miejsce, do którego no nie chciałbyś trafić. A ma swój urok. No, kto jeszcze się ściga? No tutaj są wyścigi konne. To też zrobimy, ale wszystko w swoim czasie. Świętokradcy, psie krwie, wypatorzyć ich! Nogi im z dupy powyrywać! Chłopko, a tobie co się stało? Starowince, starowinko. Co się stało? Bezbożnicy zrujnowali w nocy kapliczkę Werry Miłosiernej. Oby ich szlak trafił. Trzeba naprawić kapliczkę, inaczej Werna się obrazi. Ziemia rodzić przestanie. Dziecka kurzajki oblezą, a psy parchów dostaną. Kurzajki, to brzmi kurwa groźnie. Kurzajki i parchy, brzmi groźnie. Pomogę ci. Zrobione. Dobre bogi cię zesłały. Od dziś będziesz kapliczki naprawiać. Ja już mam fach. Jestem wiedźminem, nie konserwatorem szlaku dawnej architektury drewnianej. Wiedźmińska to rzecz ze złem walczyć, a wandale są gorsi niż potwory. Jeśli zobaczę zniszczone kapliczki, zajmę się tym, ale nie zamierzam dla nich nadkładać drogi. Tu wszędzie blisko. Bogowie cię będą prowadzić. No tak, tu wszędzie blisko. Panie, to Velen. Tutaj po prostu wszędzie blisko. To ta wioska? Zgaduję, że nie. Chociaż może. Wieś Konary. To nie tutaj. Tędy czy tamtędy? Którędy ja mam jechać? Tędy, dobra. Tak, to ta wioska w Konarach. Guślarz był w Konarach. Dobra. Rusz się, płotka. Dorwiemy tego dziada, zobaczysz. Zabieraj, dziadu! Oho, a tu co się dzieje? Zabieraj się stąd, odmieńcu. Jebać mi się chce. To idź na dziwki. Czego tu? Chcę pogadać z guślarzem. To się spóźniłeś, teraz my będziemy z nim gadać. Kurwa. Naprawdę nie mam ulepszonej sugestii? Czego od niego chcecie? Dać mu to, na co zasłużył. A czym sobie zasłużył? Gusła mu wskazały, że się Edrikowi w kiszkach złe zalęgło i kazał mu jarzębinę żreć. I od tej jarzębiny Edrik teraz prawie w wychodku zamieszkał i cały jest w prostach. Tak się składa, że potrzebuję guślarza żywego. Jeśli powiem wam, jak wyleczyć Edrika, zostawicie guślarza w spokoju? No, w sumie. Tak czy nie? No dobra, mów. Na żołądek dajcie mu napar z dziewanny, a miejsca z wysypką obłóżcie dziką malwą. Kilka dni będzie zdrów. Spróbujemy, ale jak nie podziała, wrócimy tutaj. Panowie, idziemy! Podziała, podziała, na pewno. A guślarza mi kurwa zostawić w spokoju. Białowłosy, myślisz, że w dwa miecze... Zobaczmy, kim jest człowiek, który naraził się kumplom Edrika. Moja stara... Halo!
Jest tam kto? Otwórz, jest bezpiecznie. Kogo diabli niosą? Czego chce? Potrzebuje pomocy. Człowiek, a jak wilk. Siwy, choć nie stary. To na niego guślarz czekał. A to ciekawe, teraz mnie zainteresowałeś. Czekałeś na mnie? Kości mi tak rzekły. Przyjdą ci, co śmierdzą gwałtem i śmiercią, ale wilk ich przegoni, biały wilk. I przyszedł. Wróżba nigdy nie kłamie. Czekałeś na... Przyjdą ci... Kurwa, nie to. Poznajesz to? Zrobiony z drewna świerkowego i pachnie jałowcem. Miał kogoś chronić? Świeża świerczyna, kozią krwią skropiona, dymnicą i jałowcem okadzona, dla Anny na ochronę. Ty go zrobiłeś? Guślarz zrobił, jak dziady uczyli nad martwą wodą w świetle pełni. To dobry amulet, dobrze chronił, nie trzeba było zdejmować. Czyli miał ją chronić. Przed czym właściwie? Złe moce Anny otoczyły. We władanie wziąć chciały. Stara magia, co z niebytu pochodzi, z czarnych źródeł wypływa. Stara magia? Możesz konkretniej? O tym gadać nielza. Tego tykać nie wolno. Guślarz mógł dać tylko cosik na ochronę. Nic więcej uczynić nie mógł. Kurwa... Co? Anna i jej córka zaginęły. Wiesz, gdzie są? Guślarz nie wie. Ale duchy mogą wiedzieć. Guślarz wróżbę postawi, duchów zapyta. Mogą być i duchy, bylebym wiedział, gdzie dalej szukać. Szukać? Szukać? Na poszukiwania najlepsza księżniczka. Co za księżniczka? Co tu się teraz odpierdala? Księżniczka, koza, uciekła. Pewnie się przestraszyła. Możemy wrócić do rzeczy? Bez kozy? Bez kozy się nie da. Chyba żartujesz. Nie będę biegał za kozą. Nie ma kozy, nie ma wróżby. Jak szybko zmieniliśmy zdanie. Dobra, pójdę po nią. Dzwoneczek, dzwoneczek lubi. Dzwońcie jej, to przyjdzie. Na chwilę. Tylko się strzeżcie poziomek i dzikich malin. Zawsze na nie uważam, podstępne bestie. No, bo seraczka by była niesamowita. Przedmioty fabularne, tak, tak, bla, bla, bla. Dzwonek guślarza. Ale po księżniczkę pójdziemy w następnym odcinku, a póki co ja bardzo dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji, dzwoneczkiem. Do następnego, cześć!